Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, brzanka różowa, Petia concinus. To jest wesoła, bardzo ruchliwa rybka, która, jak i brzanka sumatrzańska, wnosi radość do każdego akwarium, co sprawia, że jest również bardzo popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Brzanki różowe pochodzą z południowej i z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują jak rwące, tak i wolno płynące rzeki, jeziora i rozlewiska w północno-wschodniej regionach Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Nepalu, Afganistanu i Australii. Po raz pierwszy gatunek został opisany Hamiltonem w 1822 roku, a do Europy trafił w 1903 roku. Brzanki różowe to są słodkowodne ryki ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6 do 8 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien być powyżej 60 litrów. Rosną do 7-8 cm, płodność osiągają w wieku od 6 do 8 miesięcy, żyją do 5 lat. Brzanki różowe mają owalne, spłaszczone po bokach ciało z olejkowym grzbietem i ciemną plamką u nasady ogona. Kolor ciała waha się od jasno-pomarańczowego do jasno-różowego w zależności od odmiany. Pletwy brzuszne, pierściowo-odbytowe są żółtawo-czerwone, pletwa grzbietowa czerwona, a u samców obrzydzone na czarno. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest łatwe. Samce są mniejsze i szczuplejsze od samic. Ciała samców są czerwone. Samice natomiast zielono-szare lub brązowe z bezbarwnymi pletwami. Brzanki różowe preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. W akwarium powinny się znajdować korzenie, gałęzie, suche liście pływające rośliny. Akwarium powinien być zasłonięty szybą, ponieważ brzanki lubią wyskakiwać z wody. Brzanki różowe w swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę. Dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji z tygodniową podmianą wody do 25%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-25, pH od 6,5 do 7,5, GH od 8 do 18. Brzanki różowe to są wszystko żerne rybki. W naturalnym środowisku odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, rozwylitką, ocznikiem, artemią. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarm mięsny gwarantujący dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Brzanki różowe idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z innymi brzankami, żyworodkami, kiriskami, skalarami, karlowatymi pielęgnicami, takimi jak barwniaki czerwona brzuchem, pielęgnice Ramireza, nionkami, labiryntowymi tetrami, razborami. Rozmnażanie. Rozmnażanie brzanek różowych jest łatwe pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą nauczyć się rozmnażać rybki. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 1 do 3. Jeden raz po filtrze obrócono osmozy do 3 z akwarium. Parametry wody. Temperatura 25-28, pH od 6,5 do 7, GH od 6 do 10. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Do tarliska wrzucamy mech jawajski w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i utrzymamy osobno około 2 tygodni.
karmimy żywymi lub rodzonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji jeden samiec na jedną samiczkę. Rodziców wieczorem przenosimy do akwarium tarlowskiego. Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samica odkłada od 200 do 600 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika. Do wody dodajemy blankiet metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 24 godzinach, a na następny dzień na rybek zaczyna pływać. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Narybek rośnie bardzo szybko. Po 3-4 dniach można już karmić artemią. Zachęcam do obejrzenia filmiku, jak rozmnażam brzankę różową, którą pokazuję, jak ja to robię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.